Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Assassina. Prawdopodobnie będzie to premiera nocna, że tak to ujmę. Ej, plany nagrywania te mam przebogate i w ogóle, tylko ciężko je, że tak powiem, zweryfikować z życiem codziennym niestety. Miałem Assassinosa nagrywać najmarniej co drugi dzień, no wychodzi jak wychodzi. No nic, przynajmniej 20 sierpnia ostatni odcinek nagrywałem tydzień temu. Nieźle. Masakra. No ale cóż. Zobaczymy jak pójdzie. Mieliśmy chyba jakieś śledztwo na bazarze porobić. Pamiętam, że ta skrzynka mnie tu gnębiła. Że jej nie mogłem znaleźć i zasadniczo nie wiem, czy będziemy potrafili ją teraz znaleźć. Ale może sama się znajdzie, jak się skupimy na zadaniach. Czyli trzeba kupców znaleźć przy wodopoju, tak? Dobra, zobaczmy mapę. Gdzie nas gra zaprowadzi? To chyba... Co to jest to? Garnizon, pewnie główny ten. Ej, serio? Taki kawał? Menu śledztwa. Mamy pomóc znaleźć zaginionych kupców. Dobra, to nam coś pomoże rozwiązać z tego co widzę. Chociaż w teorii można by było iść i ten główny wątek już poklepać, ale dobra. Główny wątek poczeka, przecież gra miała się szybko przejść. Poćwiczymy ten kradzież kieszonkowa. Dobra. O proszę bardzo, szton kupiecki. Fajnie, że oni tak dropią tymi sztonami. Aż nawet trochę za często. A za często. Dobra. Zasadniczo chyba moglibyśmy w tym momencie na naszego wielbusia wsiąść. Chyba. Jakaś książka jest w okolicy. Pamiętam, że znalazłem jeden kawałek książki. A, miałem poulepszać rzeczy, kurde. No to widzę, że chyba ten... Pomożemy. W sensie ten, no, kupcom. Tylko schowam się w krzaki, to im pomogę. Jak zwykle coś mnie odciąga. O kurde. Ale mnie to wkurza. O ty chamowo jedno. O ty. Do zwierząt strzelasz? Do zwierząt? Gdzie on był? Tam jest, dobra. Tutaj też ktoś jest. A nie, to jest ich paru. Kurde, spindolił. Było blisko. Ale tamten z góry by mnie zobaczył pewnie. W patałach. No idź sobie, idź. O, ktoś tam fruwa jednak. Czyli mimo wszystko fruwa nasz ten kolega, tylko jak my go przyzwiemy, to on nie fruwa. Pytanie za 100 punktów. Którędy ja mogę go wyciągnąć? Może tutaj. Widzieliście jak ten? Jak dywan się ugina? Niesamowite. Najlepsze wiecie co będzie, że jak ja go tu ściągnę, to spadnie. To pewnie tutaj ten patrol, co chodzi mi, zobaczy go. No to możemy wejść przez okno. Dobra, to najwyżej będę śmigał stąd. Aha, jego się nie da ściągnąć. Aha, idzie do nas? Idzie? Chodź, chodź, Stefan. Dobra, w sumie. Cicho. Cię nie widzi. Dobra, nikt chyba nie widział. Idę zdjąć tego pajaca z góry. lekko napełnię tak, żeby poleciał mi w barierkę. Ej, serio? Nie dasz rady tu przejść? No w sumie jest drabina. A jak jest drabina, to się z niej korzysta, nie? Poczekam, aż pójdzie w prawo, mając nadzieję, że nie zwala go tam na dół. Ej, kolegę z dołu zaraz zdejmiemy. Tylko najpierw się tym chciałem zająć. Co tak długo stoi? No idź w prawo, Stefan. Co za koleś. Jak pewnie wejdę, to on wtedy ruszy, znając, że się... No już, napatrzyłeś się, Stefan. Chyba, że pójdę i się schowam tutaj za ten... Kurde, no rzuciłbym go chętnie nożem, ale boję się, że poleci do przodu i będzie alarm. Ej, człowieku, no nie mam całego dnia. Co będzie, jeżeli on tu będzie stał cały czas? Jaka ta pałka. Dobra, trudno. Ryzyk. Mówiłem, że poleci jak idiota. Chyba, że gdzieś skok wiary możemy zrobić. No nie, no przecież ten koleś go zobaczy. Czy nie? Na pewno go ktoś zobaczy. Chyba, że jest schowany za murkiem. Dobra. Da się odpalić naszego przyjaciela? Kuźwa! Orła miałeś wziąć, a nie mi gwizdać. Dobra. Działamy. Jesteśmy w grze. Co tu jest? Coś tu jest. Okej, kolejny łucznik. Tutaj ten. Jakiś opancerzony Stefan. Tutaj nikogo nie ma. Jaszczębiu. Znaczy wiem, że to ten jest orzeł, nie? Mówię na niego jaszcząb, te sprawy. Tak trochę się nabijam z tego, nie? Na szczęście jakby nikt nie zwraca mi na to uwagi, że źle go nazywam czy coś, no po prostu no tak się nabijam z niego. Aczkolwiek jest bardzo przydatny. Ale mógłby trochę lepiej to zaznaczać. Dobra, wchodzimy przez okienko do gościa. Tu ktoś miał klucz chyba z tego co widziałem. A, pode mną koleś ma klucz. To fajnie. Ej, a co ty mi to zaznaczasz jeszcze? To coś jest? Czy oczywiście żołnierza kilometr stąd mi pokazujesz? Chyba tak, dobra. Szybki rzut okiem, czy nie ma jakiegoś... Dobra. Nie widzę. Schodzimy zatem. Schodzimy, kurde. Ta gra czasem po prostu ten... Idzie wszystko jak po maśle, a czasem po prostu koleś idzie jakby chciała, nie mógł. I co, trafię go? Trafię go, no i dobra. Dzień dobry. Cześć i czołem. Oddawaj nóż. Przestań gubić klucz do magazynu. Połataj sobie kieszenie, znajdź ten klucz, bo źle skończymy. Serio? To w końcu miał klucz, czy go nie miał? I była taka ściema, że on go ma. Ale mnie ten strollowało. Dobra, zostaw te ciało. Czyli rozumiem, że tą notatkę przeczytałem. Dobra. Czyli kolega zgubił klucz. A możemy otworzyć, bo mamy sztona. Zastanawiam się, czy ten szton się powinien nazwać szton, czy na przykład token. Czemu nie mogę tego otworzyć? Tu moglibyśmy to pewnie przez... Mam nadzieję, że nie będzie konsekwencji tego. Chyba nie. Co tu dają? Aha, to się da przesunąć. Coś? O, coś jest. A, klucz zabrał, schował. Zgubił. I to mi się przyda zapewne, żeby się gdzieś do tej książki dostać. Tylko nie wiem, gdzie ona jest. Książka. Uj. Dobra, ale kolegę możemy się pozbyć zapewne będąc w tej jakże gęstej trawie. Dobra, życie stało się piękniejsze. Tylko ja tu rozumiem, że przyszedłem za książką, tak? Tylko zasadniczo nie wiem, gdzie ona teraz jest, ta książka. Tak w teorii. Serio? Serio? O ty chamie, no uderz. No wreszcie jak człowiek uderzył. Ktoś usłyszał jeszcze? Ale jakie jaka nędza była. To wyglądało jakbym mógł zrobić ten zabójstwo tak jak trzeba, a się okazało, że książka jest w ogóle dalej. To mamy tą kradzież jakąś. Dobra, jak już tu jestem, to ich wykończę. Albo siebie wykończę. Zastanawiam się, czy ten koleś nie ma na plecach baniaka, którego można by ten wytegować w kosmos. Kuziwa. Serio? Myślałem, że to wybuchnie. Zobaczy, czy nie zobaczy? Okej. Jara się. Jak? Serio? Kto mnie zobaczył? Najgorzej, że noże mi się skończyły. Tak, wiem, że mam ulepszyć to narzędzie i będzie mi przypominać raz godzinę. Już, chłopaki? Aha. Może ktoś ciało zauważył. Zasadniczo to mam noże niby. Z kim oni się klepią? On tam kogoś nawalał. Ciekawe. Co za ludzie. Idziemy po noże. No idź. Wejdźmy na górę. Rozumiem, że zasadniczo teoretycznie mnie tylko ten kufer tam interesuje na dole. I na górze. Czy kolega się patrzy w moją stronę? Czy tak nie bardzo? Patrzył się, dobra. Pytanie za 100 punktów. Oni mnie zobaczą? Dobra. Mam nadzieję, że on sam tu jest. Bo będzie lipa. Skroń chyba dostał. Dobra, schowam. Wydaje mi się, że jakieś te punkty, czy tam osiągnięcia się nabija, chowając w ten sposób ciała. Więc pomóżmy sobie. Tutaj widzę, że można trochę ogołocić. Komplet noży zebrać, pewnie. Ty. G. Stefan. G. Basimie chyba ten. Ciekawe, czy dałoby mu się skoczyć na łeb z takiej wysokości. Chyba trzeba by na ten sznurek pójść. Dobra, ale zasadniczo teoretycznie ja nie muszę tego robić. Bo ja już mam skrzynkę odblokowaną dojście. To po prostu chodźmy do niej, no. Chyba już mnie nikt nie zobaczy, tak czy siak. Zakładam, że klucz już do tej skrzynki mam. Dobra, zobaczmy. Kradzież zuchwała. Okej. Dobra, mamy pełne zdrowie. Kolegów sobie darujemy. No chyba, że coś tu będzie, ale raczej nie. Dobra. Chciałbym iść okraść tego kogoś z tych kryształów. Tylko jest jakby coraz trudniej to robić. Poza tym, kurde, jestem poszukiwany. Serio. Trzeba plakacik zerwać, bo będzie lipa. Gdzie on jest? Za rogiem tutaj, dobra. Jest ok. Gdzie jest? 30 metrów. Mam nadzieję, że ta osoba jest bez obstawy. Chyba tak. Dobra, udało się. Ale obstawę to miał. Zaraz pójdziemy po tą księgę. Zobaczę, czy może uda mi się coś ulepszyć. Hello. Zobacz przedmioty w sklepie. Rozwalają mnie te gadki. Pytanie, co ja teraz jestem ubrany? Co jestem ubrany? Odzienie dzina. Odzienie ukrytego. To jest jakby domyślnie ten pierwszy strój, który mieliśmy. Go na pewno nie jestem ubrany. Zmniejsza wpływ zabronionych czynów nocą sławę Basima 20, dobra to. Słyszą. Dobra, weźmy. I stała się jasność. Aha. Pytanie, czy warto to ulepszać? Czyny zabronione. To też jest fajne, powiem szczerze. W sumie mam tyle tych surowców, już bez przesady. A, w tym nie biegałem, bo suta mu było widać. Dobra, chciałbym się w to przebrać pod warunkiem, że nie jestem w to przebrany. Tak, wszystko. Tak, tak. Weźmy zatem witemki, w sensie w ekwipuneczek. Strój. W czym my biegamy teraz zasadniczo? Strój ukryty. Założony strój... Aha, zaraz. To nie to. To. Aha. W teorii mam to założone, tylko sobie wygląd zmieniłem na inny. No to super jestem. Czyli okej, zasadniczo. Tylko zmieniłem sobie wygląd na coś innego. Ej, ale zasadniczo teoretycznie... Ciekawe jak się do ekwipunków chodzi. Może wróćmy sobie, skoro mamy go ulepszonego, może będzie fajnie wyglądał na przykład. Lepiej wygląda? Chyba nie. W tym bym sobie pobiegał, ale to jest przekokszone. Albo w tym. Właśnie... Takie stroje się dostaje jakby za postępy w tym fabule, czyli na przykład taki złoty strój zakładam, że powinniśmy dostać, nie wiem, przedostatniej misji czy coś, a przez to, że mam wersję Ultimate, Hyper, Extra, Duper, Wypas, od razu mam ten strój jakby dodatkowo. Co mnie troszeczkę ten tag jest. A po co mi ten? Farby? Aha, dobra. Chociaż lubię taki niebieski. Dobra. Coś tu jeszcze możemy? Sakwa. Po co mi sakwa? Aha, dobra, to zdobyliśmy. Elementy kolekcjonerskie, super. Dobra. A, to mamy prawie kilometr, a to mamy gdzieś cudowną księgę. Ale to nie jest to raczej. Serio? To jest traktowane jako złodziej? Co za... Nie wiem, no stoi sobie skrzynka, człowiek zagląda, jak ten, a oni wołają, że złodziej. Co za ludzie. A skąd koleś wie, że to nie było moje, na przykład? O nie, książka jest ukryta tutaj. Dobra, dobra. Odpalmy latadło. Tutaj jest książka, super. To coś czuję, że dzisiaj nie dojdę do tej... Tamtym kupcom pomóc. No nie da się, no nie da się, no. Znaczy no da się, ale... a my tą bramą nie wchodziliśmy kiedyś? Tutaj? A nie, to jest wyjście w ogóle z miasta. A raczej nie wchodziliśmy. A to wygląda jak jakiś, kurde... Batalion, znaczy ten, że wojsko tu stacjonuje. Serio? Kolega tutaj sobie ćwiczy? To ja ci koleś poćwiczę. Ja ci poćwiczę zaraz. Dostaniesz szpikulcem w łeb. O, klucz jest. Pewnie potrzebny będzie ten klucz, żeby ten... wejść. Dobra, czyli standardowo lecimy zdjąć kolesi od samej góry z łucznikami tymi. Tędy wejdziemy, tych dwóch ściągniemy. O kurde. Ich czterech jest. To taka dupa zimna trochę. No ale... Co to jest dla nas? To jest nic. Okej. Może się za kurę przebierzemy. Okej. Brama granatów. W sensie co? Granaty tu kurde mają. Kolega ćwiczy. Pytanie, czy kolega mnie zobaczy? Czy kolega zobaczy kolegę? To takie tysiące pytań. Powiem wam. A tam chodzi kolejny Stefan. A ja nie miałbym i tak gdzie tego kolesia włożyć. Kurde. Do tej szafy musiałbym. Dobra. Zrobimy inaczej. Tylko jak to można zrobić? Wyeliminować od lewej strony w takim wypadku. Tak, tak. Skaczący. Tylko koleś się cały czas mi tu jopi. Tak, patrzysz się tutaj. Kolego. Śniegowe. No elegancko. Idziemy dalej w lewo zatem. Tylko mam nadzieję, że idąc dalej w lewo mi nie zanikną też ten zaznaczenia wszystkie. Dobra, w teorii kolega... Aha. Może i by mnie nie zobaczył, tylko że ja teraz tu nie wejdę. Super. Brawo. Ale ja tak sobie pomyślałem, że... Jakby tak z noża dziabnąć. Kuźwa. Dobra, ale... Mi się to strachają. A jakbyśmy zrobili... Co my byśmy chcieli zrobić? Użyć naszej super mocy na przykład. Weźmy tak. Byśmy wtedy byli na górze, nie? W teorii. Zobaczmy. Czemu on go zwalił na dół? Ale dobra, trzeba to zapamiętać, że tak się dzieje. Kurde, Stefan. Mógłbyś się nie ruszać? Kurde. O, dobra. Trafiony, zatopiony. No tego to szkoda noża na niego, ale dobra. Może się odzyska trochę noży. Normalnie. Asasin, zabójca. W ten sposób sobie otworzyliśmy drogę. Super. Teraz chciałbym zdjąć tych łuczników zatem. Jest tu gdzieś może skrzynka, gdzie mogę uzupełnić noże? Chyba nie. Pytanie za 100 punktów. Chyba się da. Wejdź na górę. Weź, nie rób mi wstydu, człowieku. Dobra. Oni chodzą czy stoją jak kołki? Chyba stoją jak kołki. Dobra. To mi pasuje. Tylko ten pewnie poleci zaraz na dół. Zróbmy, żeby nie poleciał. Serio? Koleś mnie nie ten nie wyczuje? Okej. No to dobrze. Prawdziwy skrytobójca. Okej. Teraz trzeba się dostać jakoś do środeczka. Tylko tu widzę, że dużo osób mam nieoznaczonych. Co trochę mnie tam niepokoi. W takim wypadku możesz trochę niżej. Coś ten teges, Stefan. Dobra, walić się. Mamy nasze super ekstra oczęta. Czy tego kolesia moglibyśmy przez to okno zdjąć, czy jakoś tak? Ten to... Oni w środku stoją, to on zaalarmuje wszystkich, kurde, w okolicy. Pytanie bardziej za 100 punktów. Okej. Jemu to by się przydało na łeb skoczyć. Tylko boję się, że będzie totalna rozpierducha zaraz. To możemy przez okno wejść. Dobra. Tak. Idziemy sobie stąd, idziemy. Szkoda tylko, że mi nabiło 7 punktów. No ale trudno się mówi. Pogrębiajmy sobie trochę. No i gościu ciekawski, no. Co za koleś. Normalnie jak u nas. No spindalaj, Stefan. Szkoda, że nie można ludzi zabijać. Może se kuźwa da iść, cię w japę strzelę zaraz. Kolego. Aha, nie mam ten. Jak mam alarm? Chyba ta. Ale zasadniczo nie przyszli. Księgę już odzyskałem. Fajnie, że się tak średnio interesują chłopaki, ale po tą skrzynię bym i tak poszedł. Najbardziej mi się podobało, że chciałem nożem rzucić, którego nie mam. Brawo. Dobra, zobaczymy, co będzie. Może jakaś gwiazda mi tu przyjdzie? Zaciekawiona. Okej. Byłeś fantastyczny. Zrobiłeś to, co chciałem, żebyś zrobił. Pytanie takie za 100 punktów, czy jak będę otwierał skrzynkę, to oni mnie wszyscy usłyszą, tak jak to było w poprzednim odcinku, w porcie. Kurde no, przydałby mi się nóż. Ale te gwizdanie jest OP. Wcale nikt mnie nie zobaczył. Ha, jak ten poleciał. Tak. Kurde, przecież to z żołnierzy zabijam. Oni wam przecież ten przeszkadzają, ludzie. Dobra. No i czego tu, kobieto, szukasz? Idź mi stąd. Już. Co za ludzie normalnie. Szkoda gadać. Myślę, że spróbujemy dołem wejść. Okej. Murder! Help! Kill her here! Baghdad has become a battlefield. No super. Że kolega nie reaguje. Czemu nie wiedzą, że zabiję? Może kolega popił sobie trochę i ten. Ja sobie go niosę. Od razu ten. Może ma kaca zabójcę, no. Kurde, no. Najgorzej, że sobie już nabiłem drugi poziom. I mam takie słuszne chyba wrażenie, że kolega się ocknie, jak będę tą skrzynię otwierał. Kuźwa, ludzie! Idźcie stąd. Jaki złodziej? Co, ale... Jakie tutaj ten, 60 chodzą normalnie. Człowiek nie może spokojnie ten... okraść sobie nikogo. Dobra, spindalam z tego miasta. Nie widzę żadnego plakatu do zerwania, super. Jak się wzywało tego naszego super ekstra wierzchowca? Jakie zdjęcie tam? Chciałem królika zabić. Nie przydaje się to nic? Jakaś skóra, te sprawy? Dobra, lećmy. 33 minuta. Może się uda. Tak zacząłem sobie teraz myśleć. Czy na serio wszystko wziąłem stamtąd? Miałem skrzynię ograbić, głównie poszedłem po tą książkę i tyle, dobra. Podążaj drogą. To podążaj drogą. Aj, Basim, ale ty pięknie ujeżdżasz tego wielbłąda. Ciekawe, czym się różnią dwugarbne od jednogarbnego. Kiedyś myślałem, że może dwugarbne to, nie wiem, faceci, a z jednym garbem to kobiety na przykład. Ale nie jestem pewien, czy to na pewno o to chodziło. Okej. Przerwij podążanie. Siądźmy. Znajdź zaginionych kupców na południe. Kupcy utnęli przy wodopoju. That camp must be where the merchants are. Okej. Serio? Taki kawał? Odkryto nową wskazówkę. To chodźmy. Nową wskazówką. O, wąż jest. Ciekawe, czy zabicie wąsza coś dostanę. Czy po prostu tylko uważać, żeby ten w niego nie wdepnąć. To chyba możemy coś przekąsić, czy nie? Chyba nie. O nie. O nie. Jak się z takim czymś walczy? Ja mam jakby ten Predator Redemption z HIV. Bo tam jak spotkałeś takiego półme czy coś, to prawie nie było szans przeżyć. Bardzo rzadko mi się udawało. Słyszałeś tylko ten ryk, pomyć tam czegoś i ciach, ciach i po tobie. The merchants should be down this road. Perhaps near a ridge for shelter. Właśnie zauważyłem, że mogę 3 zabić w trybie cichym. Znaczy w trybie eliminacji. Dobra, schowajmy się tutaj. No zobaczmy, jak to sytuacja wygląda. A żołnierzy tutaj nie widzę. Czyli sami kupcy są. No dobra. O, skrzynka jest. Prawdopodobnie będę mógł sobie noże uzupełnić. Siemano. Salam alejkum, czy jak to tam? O właśnie, salam alejkum. Salami. Oj tam, oj tam. Perhaps I can find out what happened. We would be grateful. The culprit must have left a clue. Footprints and a blood trail. The horse's head was carried to the center of the camp. Głowa konia? Co my? Malaka. Who would do such a terrible deed? Malaka. Do not cast your eyes on me. I did no such evil. Nie wiem, czy się byśmy w Ojca Chrzestnego grali. Instrukcje dla straży. Do strażników. Odbiór pieniędzy z perfumeria Anqi, egzotycznych miejsc Waja, mydlarnia bąbelek. Uwaga! Czy muszę wykonywać waszą pracę za was? Odetnijcie ich od dostaw, jeśli musicie, ale zdobądźcie te pieniądze. Nie zapominajcie o dodatkowym podatku dla cudzoziemców. Albo od cudzoziemców. Jeśli chcą zaznać bogactwa Bagdadu, muszą odpowiednio zapłacić. Róbcie co musicie. Al-Anqa. Tylko ja właśnie tej skrzynki szukałem tak naprawdę. Instrukcje dla straży. Dobra. Się bałem, że mnie oskarżą o kradzież. Siema, Stefan. What happened here? It happened in the dark of night. I could not see well, but I saw someone. I think I cannot be sure. Tak. Aha, czyli tak jakby taki ten, no. Wywiad przeprowadzamy środowiskowy. Bawimy się w ten. No. CSI Baghdad. Musiała być bestia. Przyszła nocą. Chupacabra. Was this your horse? He is claimed by Hades now. Not only do I have to worry about Baghdad's ridiculous thirst for coin, now I must be concerned about my livestock. Malaka. Rest in peace, Legum. I think I know what happened. Oj tam Malaka. Dobra, ostatni koleś do pogadania. Malako. Siema. Dywany trzepiesz? Malako. This is a work of intimidation. Someone is trying to prevent your arrival. Ale kto? Kto tak mógł? Who would do such a thing? I have no enemies, no bad blood. There could be worse fates if you continue down the road. Let me escort your crew to the gates. You would do that for us? Shukran. God bless you. Quickly, get us away from here. Zwijaj się dywany. Let us move. The city is not too far. Zakładam, że będziemy musieli ich ochraniać. Super. Where is home? Aha. Co nie znaczy, że nie mogę ich okraść, nie? Rozumiem, że tu mam wsiąść, dobra. Odeskortuj. Podążaj drogą. I co, będziemy wszyscy podążać drogą, tak? A, możemy od razu przejść do celu? there. The Great Auction is a big event, and that meant bigger demands. So you are attending then? Attending? I only wish I had the coin to spend. No, we are just providing stock for the preparations. Ej. Oni inaczej jadą, Stefan. To pewnie będzie ambush. Wiedziałem. Who sent you? You cannot run or hide. Dokładnie, kto was wysłał? Ej. Aha, teraz nie mogę tego użyć, bo jestem w walce. Ale ja kocham. Dobra. Idź mi stąd, koleś. W ogóle się nie uczę. Ale chyba jednego mi ubili. Musicie znaleźć tych kupców, jeden z nich wie, gdzie przebywam, więc musi zostać uciszony dla mojego bezpieczeństwa. Zabicie też resztę, ich życia nie mają znaczenia. O ile rozumiem, powinni zmierzać do Bagdadu. Ej. Poczekajcie, chłopaki, na mnie, bo mi tutaj bryka została. Leci, Stefan. O, dobra, poczekali na mnie. Jak miło. Likely. This is not surprising. We've been vocal against the Khilafah. Ej, ale zdawało mi się, że któryś zginął. But the silent sheep is an ally to corruption. They do not like this opposition. I would not be surprised if they made an example out of us to others who might try the same. Strasznie mnie denerwują ci, co na czerwono atakują. Wtedy nie mogę jakby ich zablokować. Tylko biały kolor mogę zablokować. A strasznie to irytujące jest. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Najlepsze, że jestem bardzo poszukiwany, więc zaraz w bramie skończy się moja podróż. O, na szczęście nie wymagałem, żebym ich prosto w miasto przeciągał. Baghdad is not safe. Rumors swirl through the markets of merchants dragged from their stalls. Have you heard of such injustice? Who would do this? Rumors say they target the Dimiyun, traders who are not from here. The Abbasids want a stake in all businesses. As long as there is coin, lives are secondary. The note dropped by the guards was from someone called Al-Anqa. This person is the one behind the attack. Al-Anqa. I overheard the guards refer to the tax collector as Al-Anqa, which was odd, because is the Anqa not female? Tell me his name and where I can find him. Sohail lives in a mansion west of Qarkh. Be careful, friend. I doubt he works alone. Thank you, friend. Wafaqak Allah. Wafaka. Dobra, otwórz menu śledztwa. Wafaka. Dobra. To myślę, że w następnym odcinku zabijemy Al-Anqę. Ciekawe tylko, gdzie on jest. Panie Al-Anqa. Świat chciałem zobaczyć. Gdzie jest pan Al-Anqa? Jak to się oddalało? Ja mam go zaznaczonego raczej. No gdzie on jest? Tu jestem ja. Ale halo. Poborca podatków. Upuszczona notatka. Zobacz. No śledź. Nie śledziłem? Serio? Czy muszę wyjść z tego, żeby... No tam mi pokazuje, że mam iść. Otwórz śledztwo. Sprawa zamknięta. Czyli jakby przede mną. Aha, to jest to, dobra. Tu mamy Assassinus i możemy szybką podróż zrobić. Tutaj... Tu nas jeszcze nie było. Umieśćmy znacznik może. Udajmy się jeszcze w to miejsce i kończymy. Tylko muszę te plakaty znaleźć, żeby siebie ściągnąć ten... poszukiwania. Dobra, chyba tędy wejdę normalnie. Chyba. Cudowny skok ci wyczedł, Stefan. Rządzisz, ja ci mówię. Aha. Serio? On z takiej wysokości na taki ten? Dobry jest. No ale co tu się dziwić, jak koleś z tupsiana skakuje. Plakat, tu jest plakat. Jakaś kradzież po drodze by się przydała. No tak, znaczy się obok... A nie, dobra, są daleko. Dobra. Przydałoby się pójść sobie te narzędzia ulepszyć. Bo już mnie na serio bardzo irytuje ten komunikat. Ej, ale to jest Stefan. Mi nie mów, że to jest na jakimś terenie. Klasztor dziewic? Może w następnym odcinku odwiedzimy od razu. Klasztor dziewic. Jestem ciekawy, jak dziewice wyglądają. Rzadki widok w naszych czasach, na przykład. Czyli tu muszę wejść, tak czy siak, ja bym chciał to zbadać. No, waliłem się w stóp siana. Aj, człowiek chciał sobie wejść, zbadać punkt obserwacyjny. A nie może. No nie mogę, no, bo nie wejdę, no. Super. Miało być super zakończenie. No bo tu jest okienko, nie, w innym wypadku mógłby się złapać, no ale nie w tym. Może jakaś dziura w płocie będzie. Nic. Zawsze jakieś dziury są. Super. Okej, tu możemy wejść. Najlepsze, że ja chciałem tylko ten... wejść na punkt obserwacyjny. I tylko tyle. Nic więcej. Na serio. Ja tylko chciałem ten... wejść, pomodlić się na górze, zrobić skok wezyra, czy tam coś i tyle. Dobra, bo to 50 minuta, miał być krótki odcinek, żeby zdążyć to jeszcze dzisiaj w nocy wrzucić. Dla nocnych marków. Tak więc powiedzmy, że się chowamy tutaj. Czyli wiemy, co będziemy robić w następnym odcinku. Udam się... W sumie... Można by od razu się udać. Będzie gitara. No, leć. Leć, Stefan, leć. Znaczy się Basimie. Nie ma co ten. Zrób stójkę. Odkryjemy po parę rzeczy na koniec. Skoku wiary nie zrobię, bo będę musiał znowu zasuwać naokoło. Ale przy okazji zobaczyłem, że tam po linie można było też wejść od tamtej strony. Dobra, interesujące miejsce. Spadaj, Stefan. Zajdźmy stąd, bo następny odcinek zacznę od tego, że zachce mi się zrobić skok wiary i zwalę wszystko. A tak powinienem zapamiętać, że coś tu mieliśmy zrobić. Okej, schowajmy się tutaj. No i cóż, dzięki bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że następny będzie szybciej niż 7 dni. Oby tak było. Chcę jeszcze sobie parę odcinków z tych nowych Gwiezdnych Wojen ponagrywać, więc Assassin się troszeczkę będzie opóźniał. Mam nadzieję, że nie za bardzo. Zobaczymy, jak będzie. Dzięki w każdym razie jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej!